mieszkańcy okupujemy tę przestrzeń w jakiś sposób, wyrażając w ten sposób niezgodę na plan rewitalizacji tego parku. Chcieliśmy, żeby ta okupacja jednak niosła ze sobą ten element niezgody, walki, borykania się z pewnym problemem, zmierzenia się z pewnym problemem. I wydaje nam się, że nam się udało i jak myśleliśmy sobie o tym, jak ta przestrzeń ma wyglądać, jak my ją zmienimy, to postawienie namiotów równocześnie nam się skojarzyło z Majdanem. Agresywnej ingerencji. Chodzi o naturę, którą trzeba uszanować i wiadomo, że ludzie mają swoje projekty, ale powinniśmy się liczyć też z innymi mieszkańcami ziemi, którzy tu egzystują. Ten park jest akurat dużo jakby w spokojny dzień tu przyjść, to dużo zwierzątek można tu zobaczyć i chciałabym, żeby też o nich pamiętali, że tu mieszkają, prawda? Chcemy, by szanowano naturę i zwierzęta, które w niej żyją i po prostu wyszanować zdanie mieszkańców. Skoro jedna strona twierdzi, że nie ma dialogu, a druga robi coś sobie chce za pieniądze tej drugiej strony, to jest chyba nie fajne. No i tyle. Jestem mieszkanką, ja się tutaj urodziłam. I po prostu za bardzo mi zależy na tym parku. Tu się robi wszystko, żeby nas od tej przyrody odgrodzić. Kolejna brama, kolejne barierki, kolejna siatka. No to jest nieprawdopodobne. Jedyną udaną rewitalizacją w tym mieście to zrobił Bednarski. Po prostu zrobił z poprzemysłowego i dziury, zrobił park. I to jest rewitalizacja. Mój prapradziadek założył Towarzystwo Upiększania Miasta Podgórza, gdyż Podgórze wtedy było szare, brudne i takie trochę brzydkie, ale jego najważniejszą ideą było stworzenie parku dla Podgórza. Zaczął od takiego małego, niewielkiego skrawka tutaj za kościołem, który ten fragment nazwano ogródkiem przy szkole, a potem namówił Radę Miasta Podgórza do wykupywania pozostałych części kamieniołomu. Na początku robił to z własnych funduszy, a potem pomagała mu Rada Miasta i Rada Miasta Podgórza wykupywała kolejne fragmenty kamieniołomu, który przestawał być powoli czynny i na tych odcinkach urządzano po kolei park. Rada Miasta właściwie pomagała pradziadkowi w zrealizowaniu finansowym jak gdyby tego dzieła, ale też głównymi sponsorami budowy na początku było jego dwóch synów. Po 12 latach otwarto park i park miał służyć mieszkańcom. Inwestycja za 20 milionów w parku, który jest po prostu ulubionym i ukochanym miejscem mieszkańców, powinna być z nimi skonsultowana po prostu. Miasto powinno sprawdzić, co mieszkańcy chcą, a nie zza biurek realizować to, co im się wydaje. Denerwuje mnie i smuci i w ogóle uważam, że to się nigdy nie powinno wydarzyć, wycięcie ponad 300 drzew tutaj, to już się stało, czyli 10% drzewostanu parku zostało wycięte. Nie podoba mi się to i nie akceptuję po prostu kształtu tego remontu, tych nowych budowli, tych barierek, które tu mają stanąć, tych punktów widokowych, z których nie będzie widoku, że to wszystko generuje koszty, jest kompletnie bez sensu i ludzie tego nie chcą przede wszystkim. Park Bednarski dla mnie i myślę, że dla wielu mieszkańców jego, nie tylko chodzi o urok, ale też jego pożyteczność dla całego miasta, to jest taki leśny charakter.
Konsultacje społeczne były, bym powiedział, raczej pro forma i z góry było założenie, że nasza koncepcja, czyli koncepcja ZZM-u, jest słuszna. Nie jest tak, że jesteśmy, jak niektórzy nas tu opisują, że jesteśmy przeciwni wszystkiemu. Nie, nie jesteśmy przeciwni wszystkiemu. Podoba nam się bardzo to, że trzeba remontować alejki, które są w opłakanym stanie, że trzeba wreszcie zbudować toalety. Potrzebne jest oświetlenie sprawne i działające, by wieczorami czy w zimowej porze, kiedy wcześniej zapada zmrok, było dalej tu bezpiecznie. Były naturalne takie zejścia, jak gdyby w pewnym sensie dzikie. Czy tu w rejonie bliższym, czy dalszym, tam jak gdyby za policją, czy przed policją. Potem dopiero w 60-tych latach dobudowano te kamienne schody tutaj. Nie po to zabetonowali nam rynek podgórski, żebyśmy jeszcze pozwolili na to, żeby park spotkało to samo. Ten park jest ładny taki, jaki jest. Jeden z kluczowych punktów dzisiejszego programu, żeśmy sobie zrobili wszyscy wspólne zdjęcie z Wojciechem Tadeuszem Bednarskim, z prapra wnukiem założyciela parku. Jedyna taka możliwość, już się tutaj wszyscy gromadzą, także serdecznie zapraszamy. Ja uważam, że najlepsza jest idea taka, jaką prowadził prapradziadek, czyli żeby pieniądze przeznaczać na to, co jest potrzebne mieszkańcom. Za takie ogromne pieniądze można na przykład wykupić jakiś fragment gdzieś na przykład pomiędzy osiedlami, czy gdzieś, gdzie brakuje parku i stworzyć park, żeby po prostu pomóc jak gdyby temu, co trzeba, a nie wydawać pieniądze bez sensu.